Siemano, witam w kolejnym odcinku Daily Basis Kai, czyli naszej serii, w której ja gadam, popełniam głupie błędy, a wy słuchacie. Co jest głupim błędem? Otóż to, co słyszycie, nagrywałem przed chwilą, tylko kurwa nie włączyłem mikrofonu. Rozumiecie, mógłbym równie dobrze napieprzać językiem migowym, bo nie było nic słychać. A mam po prostu tu stoi interfejs audio, był hebel przesunięty na sam dół, mikrofon w ogóle nie załapywał dźwięku. Tutaj mam też potencjometr elektroniczny, widzę, czy coś się nagrywa, czy się nie nagrywa. Oczywiście nie spojrzałem na to, patrzyłem się jak debil na swoją mordę na podglądzie nagrania i tak to wyszło. Otóż, pokrótce powiem jeszcze raz, nagrywanie drugi raz powoduje, że zazwyczaj się troszeczkę bardziej streszczam z rzeczami, które chcę wam powiedzieć. Otóż wczoraj, wczoraj dostałem pierwsze upomnienie na YouTubie i jeden z moich odcinków został wyrzucony. Został wyrzucony odcinek Sonohany, historia Reo i Mai, ze względu na złamanie zasad społeczności dotyczących erotyki. I totalnie tego nie rozumiem, ponieważ YouTube powiedział mi, że w tych odcinkach jest erotyka. No jest erotyka, w pełni ocenzurowana, dodatkowo nie skupiam się na tej erotyce, ponieważ jest ona częścią całości i jest o niej mówione w kontekście innym. Jeżeli ktoś oglądał Sonohanę, jeżeli nie oglądał, to zapraszam. Zawsze skupiam się przy tych grach nie na tym, że te dziewczyny uprawiają ze sobą seks, tylko bardziej na jakichś emocjach, uczuciach, sytuacjach społecznych, sytuacjach szkolnych, jakiejś większej całości. Więc dziwne, że w ogóle coś takiego miało miejsce. Poza tym wszystkie odcinki, zgodnie z zasadami społeczności, wszystkie, które mają jakiekolwiek sceny tego typu, są oznaczone jako 18+, pomijając, że są w pełni ocenzurowane. Zatem dzisiejszy odcinek Sonohany, każdą scenę, która ma chociaż znamiona erotyzmu, ocenzurowałem w pełni bardzo fajną tapetą, którą znalazłem w internecie. Czyli jest, no zresztą zobaczycie, obejrzyjcie sobie. I teraz mam pewien dylemat, bo to nie jest upomnienie per se, tylko to jest ostrzeżenie. Zawsze YouTube za pierwszym razem, jak się coś spartoli, to YouTube daje ostrzeżenie, ale tylko za pierwszym razem. Następna rzecz to będzie upomnienie. Pierwsze upomnienie skutkuje wywaleniem oczywiście treści odpowiedniej i blokadą uploadu na tydzień. Potem po 90 dniach to upomnienie znika, jakby wszystko się resetuje. Trzecie upomnienie skutkuje wywaleniem kanału. Dlatego zastanawiam się, czy po prostu nie przenieść całej Sonohany na moją stronę internetową. Na moje własne serwery, te wszystkie filmy, żeby mnie mogli za przeproszeniem smoknąć w pompkę, bo po prostu będzie to u mnie. I nie wiem, napiszcie w komentarzu, co myślicie na ten temat. Ja w tym momencie jestem zdania, że jeżeli pojawi się pierwsze moje ostrzeżenie i na tydzień zostanie zablokowane moje konto na YouTube, to wtedy skopiuję całą Sonohanę i wrzucę ją na stronę. I wtedy będę jakby publikował dualnie to. Część rzeczy, ta bezpieczna część będzie na stronie, będzie na YouTubie. Ta mniej bezpieczna część będzie wrzucana na stronę internetową do mojego własnego odtwarzacza, żeby mnie mogli pocałować, wiecie, gdzie. I strasznie to głupie jest, ponieważ czytałem specjalnie wytyczne społeczności dotyczące nagości, erotyki, publikowania tego typu rzeczy i kurwa absolutnie nic nie łamę. A nie byłem w stanie złożyć odrzucenia, bo zostało po 10 minutach odrzucone, to znaczy odwołania, ponieważ zostało po 10 minutach odrzucone, czyli kurwa nikt w to nie spojrzał nawet, tylko automat mnie wyjebał. I zobaczymy. To nie jest pierwsza gra, w której są tego typu sceny. Było Highway Blossoms, które co prawda było bardziej nastawione na historię i tam były 3, może 4 sceny w całej grze, a tutaj 3-4 sceny to są w półgodzinnym odcinku. Ale nadal to jest część większej całości i gra nie jest grą pornograficzną. Jest to gra, która posiada jakąś tam historię, chujową czy niechujową, to już jest decyzja osoby, która w to gra czy w to ogląda. Ja uważam, że te historie są całkiem niezłe, chociaż mocno uproszczone. To Nie jest to gra, w której za przeproszeniem ruchanie jest główną częścią i ta gra się skupia tylko na tym. I wiem, że mało osób publikuje, nie wiem czy w ogóle ktokolwiek Sonohanę opublikował na YouTubie, ale no dobra, próbujemy dalej. Do pierwszego ostrzeżenia. Jeżeli zniknę stąd na tydzień, to zobaczcie sobie moją stronę internetową, bo tam prawdopodobnie zaczną się pojawiać odcinki Sonohany. Jest ich tam obecnie 46. To żaden problem, żeby naprawdę to powrzucać i po prostu zrobię sobie tak, że na każdy odcinek zrobię odrębny post na stronie. Będzie sobie można to zobaczyć. Zrobię jakąś kategorię, żeby to wszystko było w jednym miejscu i nie wiem, i chyba tak trzeba będzie to zrobić. W ogóle zastanawiam się, czy by od razu tego nie zrobić i po prostu nie mieć problemów. Trochę to jest nadmiarowa praca dla mnie, ale może chociaż sobie, może po prostu w wolnych chwilach sobie te rzeczy pościągam, no bo jakby nie mam już materiałów źródłowych. Nie będę trzymał 40 projektów Da Vinci Resolve tylko dlatego, że ktoś może mi wypieprzyć te rzeczy, więc może sobie po prostu pościągam te wszystkie odcinki i powoli będę je sobie wrzucał. Napiszcie, co myślicie na ten temat. Ogólnie sprawa z YouTube jest taka, że jakby ja nigdy nie miałem problemów z tą platformą. Co prawda dużo na niej nie publikowałem, ale zaczynam mieć te same problemy, które mają inni ludzie. Że YouTube to jest takie kurwa państwo totalitarne trochę. Monarchia? Nie wiem. I nieważne jak głupie jest to, co zrobią, oni mają ostatnie słowo. To jest ich produkt, więc nie dziwi mnie to, że mają ostatnie słowo. Jednak nie bardzo jest możliwość odwoływania się od tego. Bo jak już mówiłem, moje odwołanie zostało z automatu odrzucone. I teraz, czy powinienem dalej wysyłać, czy powinienem się... Jakby na jednym odcinku to mi za bardzo nie zależy. To jest pół godziny... Jakoś przeżyję, że tego nie ma. Wydaje mi się, że cały czas mogę sobie ściągnąć ten odcinek. To wiecie co? Ja sobie zobaczę od razu. Zobaczymy sobie razem. Jest... Gdzie jesteś, odcinku? Gdzieś, o, jest odcinek usunięty i chuj, nie mogę go pobrać. Dobra, wydaje mi się zatem, drodzy widzowie, że ja sobie zrobię kopię tych odcinków Sonohany. Tak, na wszelki pieprzony wypadek. Z racji tego, że mam dysk 8 terabajtów, to wydaje mi się, że chyba starczy mi miejsca na przechowanie 40 kilku giga moich materiałów. Dobra, to w takim razie jest jakiś plan na przyszłość. Napiszcie, co o tym myślicie, zasubskrybujcie i w ogóle bądźcie tutaj ze mną. Zobaczymy, jak się potoczy dalej nasza historia. To tyle ode mnie w ten totalitarny poniedziałek. Do następnego.